Witam wszystkich, System Schweizer. W tym nagraniu będzie o aktywach, które pokazały wyraźny kierunek po ostatnim spotkaniu Fedu FOMC 18 września. Zaczniemy na początku od złota. Złoto tutaj widoczne na interwale godzinowym H1. Widać, że mamy dalszy ruch wzrostowy na złocie z konsolidacji w okolicach 2580. 2560, mamy wybicie na już powyżej 2600, obecnie 2623 i jest to podobnie trendowy ruch jak mieliśmy tutaj wcześniej z poziomu okolic 2500 na właśnie te wspomniane wcześniej poziomy. Teraz znów mamy dosyć trendowy ruch, bo korekty nie są zbyt duże w stosunku do wielkości ruchu. Oczywiście duże zawirowanie było przy samym spotkaniu Fedu. Tutaj nastąpiła dosyć duża korekta, bo w okolicach 50-55 dolarów miała ta korekta, ale już po tej korekcie mamy bardzo mocny trendowy wzrost. Ogólnie co do złota, sądzę, że dalej będzie kontynuowany ruch wzrostowy. Zasięg docelowy na ten moment to minimum okolice 2900, a to wskazuje, że jeszcze mamy tutaj w okolicach 10-15% możliwości takiego wzrostu. Czyli potencjalny zakres wzrostu tyle wynosi i można się tu według mnie posługiwać tym, co mieliśmy wcześniej, a wcześniej mieliśmy ogólnie od tej korekty po kryzysie finansowym z 2008 roku 182% wzrostu i jeśli powtórzy się ta sytuacja, oczywiście nie musi, ale może się powtórzyć, no to wskazuje to właśnie ten zakres. Sam osobiście sądzę, że tutaj szczyt absolutny na złocie będzie na trochę wyższych poziomach, nawet może sięgnąć do poziomu powyżej 3000, w okolicach 3300 według mnie może być taki szczyt. Później już przez kilka lat będą handlowali na niższych poziomach. To wspomniane złoto, a to z tego względu, że złoto jako aktywo wyprzedza jako pierwsze rzeczywistość, nawet o 8 miesięcy, gdzie rynki akcyjne wyprzedzają rzeczywistość o 4-6 miesięcy. Trendowe ruchy na złocie oznaczają, że można to złoto spiramidować. I to też właśnie pokazywałem ostatnio w grupie piramidowanie zyskownych pozycji, gdzie tutaj wpis z 20 września z piątku jest pokazane już 4 pozycje na złocie. Obecnie tych pozycji jest 6. Jeszcze kolejne 2 pozycje long. Jest to agresywne piramidowanie, bo krok odległości między pozycjami to tylko między 6 a 7 dolarów. Zakres docelowy to poziom 2900, ale oczywiście jeśli będzie pionowy wzrost, to zrobię takie przeorganizowanie, zamknę wszystkie pozycje i przeorganizuję to, czyli postawię od nowa piramidę pozycji long. Także co do złota, jest obecnie w rozegraniu. Przejdźmy teraz do innego aktywa, do rynków związanych z kryptowalutami. Głównie tutaj altcoiny, czyli Total 3, wyłączając Bitcoina i Ethereum. Weźmy interwał dzienny. Teraz jest bardzo ciekawa sytuacja, bo każdy widzi, że już kryptowaluty przestają od pewnego czasu spadać. Nie ma nowych dołków, nie ma pogłębionych spadków. Jest tutaj wręcz kierowanie się do tych linii trendu spadkowych i wybijanie tych linii. Jeszcze można uznać, że tutaj wszystko znajduje się w ramach tej linii obejmującej też dwa szczyty, natomiast już ta linia obejmująca ten szczyt, tutaj ten i trzeci kolejny, już cena wybiła powyżej i od 3 sesji dziennych handlujemy powyżej tych wartości, które tutaj linia trendu nakazywałaby, żeby handel był poniżej, żeby ta linia była respektowana. Sam osobiście linii trendu nie używam, ale ogólnie tendencja już zmienia się na wzrostową. Bardziej tutaj polegam na
kanale regresji. No i ten pokazuje, że jesteśmy w górnym ograniczeniu. Jeśli będziemy handlować dłuższy czas, no to zakończy się ten długotrwały, powolny spadek i przejdziemy do bardzo szybkich wzrostowych ruchów. Sam sądzę, że jeśli Bitcoin przekroczy poziom all time high, czyli 74 tysiące dolarów, no to będziemy mieli do czynienia z przyspieszonym wzrostem rynku altcoinów. Co do rynku krypto, to warto sprawdzać, które tokeny rosną najmocniej w ciągu ostatnich 24 godzin. Teraz obecnie Bitcoin również rośnie, bo mamy wzrosty na Bitcoinie 1,4% w ciągu ostatnich 24 godzin, ale w momencie, kiedy sprawdzałem, które tokeny rosną, kiedy szeroki rynek Bitcoin i Ethereum raczej tutaj przebywał w konsolidacji i spadkach, no to można było zobaczyć tokeny z prawdziwym pozytywnym sentymentem. Tutaj pokażę jeden z przykładów takiego tokenu, czyli Fire. Dokładnie zauważyłem to przy wycenie w okolicach 57 centów. No i zobaczcie, na jakim poziomie teraz jest ten token. 1,88 zrobił od tego momentu wzrost o plus 244%. Żeby udowodnić to, już wspominałem o nim wcześniej, no to przejdźmy na kanał dyskusyjny Crypto Trading Ostatnia Hossa Bitcoina. Na głównym kanale tutaj jest wpis dotyczący tego właśnie tokenu. Cytuję: Fire, tu może być ogromny potencjał na dalszy wzrost, jeśli obecne poziomy po podbiciu utrzymają się, do rozegrania z potencjałem na 80 centów. Także zobaczcie, te 80 centów to był tylko potencjał do tych strzałów podażowych. Natomiast teraz ten token jest kwotowany po 1,88. Najważniejszy jest kontekst tej sytuacji. Od 3 dni tutaj były wzrosty, natomiast szeroki rynek raczej tutaj jeszcze nie był w takich wzrostach. Dokładnie jest to wpis. Tutaj sprawdźmy. Z 18 sierpnia 11.44. Sprawdźmy, jak zachowywał się Bitcoin wtedy. Dokładnie 18 sierpnia. Była to niedziela, mamy dzień spadkowy, raczej tutaj cały czas konsolidacja w rejonach okolic 58-60 tysięcy. Co do Bitcoina, to dzisiaj wypada bardzo ciekawa data, bo na Bitcoinie do dolara, interwał dzienny D1, mamy podobny okres konsolidacji jak w poprzedniej. 211 dni mija około 24 września od samego początku tej konsolidacji, czyli wejścia w te rejony obecne. Jest to okres około 7 miesięcy, także od jutra już powinniśmy wybijać się z tych poziomów między 55 a 74 tysiące. Jesteśmy w górnym ograniczeniu, to znaczy w górnym pasie tej konsolidacji. Także według mnie będzie to wybicie górą, ale najważniejsze jest to, żeby nie było powrotu poniżej te poprzednie poziomy historyczne, najwyższe all time high, czyli wybicie powyżej 74 tysiące, kierowanie się wyżej, a jeśli korekta, no to tylko i wyłącznie do poziomów bliskich 74 tysiące bez obniżania kursu na poziomie 72-70 i niższe. Jeśli zrealizuje się taki scenariusz, no to przypomnę, że po poprzedniej 7-miesięcznej konsolidacji między 26 a 32 tysiące nastąpiło bardzo trendowe podbicie o około 54%. Jeśli teraz to nastąpi, no to takie podbicie około 54-55% da wycenę na Bitcoinie w okolicach 115 tysięcy. Jednak co z tego, że na Bitcoinie możemy mieć wzrost w skali od obecnej wyceny trochę więcej jak te 55%, możliwe, że 60%, skoro sam przedział tej konsolidacji, którą mamy obecnie, to wzrosty około 20% w podobnej skali, minus 20% spadki, to jest zbyt duże ryzyko, żeby tutaj rozgrywać to poprzez Bitcoina. Historycznie rzecz biorąc, kiedy Bitcoin wybijał poziomy najwyższe, historyczne all time high,
O wiele lepiej zachowywał się rynek innych tokenów krypto, altcoinów, czyli mniejszych tokenów. Tam może być prawdziwy, mocny, tak zwany panic buy, czyli wzrosty przez paniczne kupowanie wszystkich krypto. Na podobnej zasadzie, tak jak wspomniany wcześniej token Fire, rósł token Phantom FTM, o którym zacząłem wspominać od 21 sierpnia. O FTM i Maticu, tutaj jest wpis, gdzie na FTM z okolic 40 centów do okolic 80 prawie centów, czyli wzrost w okolicach 95-100%. Tutaj wskazałem jako taki możliwy potencjał ruchu. Mamy następnie 3 dni wzrostu, czwarty szczyt, około 30% zrobione. Później nastąpiła korekta, ale zaraz po korekcie nastąpiły kolejne ruchy wzrostowe i ten token wzrósł od tego wspomnianego poziomu około 76%. Do docelowych poziomów tutaj nie doszliśmy. Była negacja jednego dnia wzrostu, dlatego też informowałem o tym, że redukuję już pozycję na tym tokenie. Są po prostu inne tokeny, gdzie te wzrosty potencjalne są o wiele większe procentowo niż tutaj ryzykować już dla wzrostu w okolicach 10-15%, ryzykować możliwość korekty na 20%. Są takie tokeny krypto, które znajdują się właśnie w tej sytuacji lub tutaj w tej, które dochodzą do tych ostatnich szczytów z sierpnia i mogą wykonać dalszy ruch wzrostowy do ogólnie targetów będących takimi strzałami podażowymi, na których wcześniej nastąpiło bardzo znaczne przyspieszenie spadków. Każdy taki token znajdzie się tutaj w tym zestawieniu rosnących najmocniej w ciągu ostatnich 24 godzin, także warto codziennie to przeglądać. Szczególnie te pozycje, które rosną powyżej 10%. Także podsumowując, według mnie po tym okresie takiego marazmu trwającego od kilku miesięcy, czyli kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, tutaj od września, nawet już od sierpnia, od drugiej połowy sierpnia mamy tokeny, które wykazują się ponadprzeciętnymi wzrostami. Podłoże fundamentalne jest takie, że cykl obniżek 100% zakończy się mniej więcej w obecnym stopniu obniżania. Mniej więcej będzie to już wyhamowane w okolicach maja i czerwca, gdzie tutaj już dojdzie do takiej stagnacji. Na kolejnych posiedzeniach po prostu nie będą obniżane te stopy procentowe, czyli między marcem a czerwcem. Tutaj już zostaną osiągnięte te docelowe stopy procentowe w przyszłym roku. Rynek aktywów wyprzedza rzeczywistość o 6 miesięcy, także należy odjąć te 6 miesięcy i wskazuje to na to, że między od marca i od czerwca odejmujemy te wspomniane 6 miesięcy, czyli między październikiem a mniej więcej grudniem, 10 a 12 miesiącem tego roku będzie uformowany lokalny szczyt. Także mamy na wzrosty w okolicach od 1 do 3 miesięcy. Bo rynek po prostu wycenia rzeczywistość wcześniej niż faktycznie wydarzą się tutaj te sytuacje. W tym nagraniu omówiłem temat złota i rynku krypto. W kolejnych nagraniach postaram się omówić inne aktywa. Także dziękuję za oglądanie, pozdrawiam i jak zawsze nie gridujcie, tylko piramidujcie zyski.